Cześć, witam Was w kolejnym odcinku sprzętowym, gdzie recenzuję różne narzędzia z marketów i nie tylko z dyskontów. Na przykład w dzisiejszym odcinku zerkniemy sobie na suwniarkę elektroniczną marki Niteo, czyli jest to marka dostępna w Biedronce. Mi udało się tą suwniarkę kupić promocyjnie w cenie 25 zł. Normalnie widziałem ją około chyba 40, z tego co pamiętam, lub 50. Cena jest dosyć płynna, wszystko zależy od tego, na jaką promocję trafimy. Sama suwniarka jest w takim dość eleganckim etui z fajną szatą graficzną. Kiedyś ta szata graficzna Niteo była nieco inna, teraz poszli bardziej w takie granaty. No tam bardziej mi się podoba. I co mamy też tutaj w górze opakowania? Na górze opakowania mamy zdjęcie naszej suwniarki elektronicznej. Dla tych, którzy nie wiedzą, suwniarka pozwala mierzyć szerokości, głębokości danych przedmiotów z bardzo dużą dokładnością. Jeśli chodzi o tą suwniarkę, to możemy tutaj zakres pomiaru mamy od 0 do 150 mm. W zestawie są też dołączone dwie baterie LR44, no bo ten wyświetlacz bazuje na dwóch tych małych bateryjkach. Odczyt oczywiście możemy dokonywać tradycyjnie metodą manualną oraz tutaj na tym wyświetlaczu. Za chwilkę sobie też to sprawdzimy. 3 lata gwarancji jest na ten sprzęt. Z takich ważniejszych rzeczy jeszcze pomiar długości, grubości, głębokości średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Tutaj możemy zmierzyć. Sami wiecie jak. Dokładność pomiarów do 0,01 mm. Jednostki metryczne w milimetrach lub imperialne w calach, to też jest fajna rzecz. No i wyświetlacz LCD. Z tyłu, z takich ważniejszych informacji, na to mamy wszystkie niezbędne certyfikaty. To samo praktycznie, co było na górze opakowania. Dobra, otwórzmy sobie zatem tego etui. Zobaczmy, jak to wygląda. No ten plastik jest dosyć sztywny. Fajnie, że nie otworzy on się nam tak samoczynnie, tylko trzeba tutaj delikatnie podważyć i wystarczy podważenie jednego tylko skrzydełka i od razu nam się otwiera. Mamy instrukcję obsługi tej suwniarki. Nie jest ona dosyć skomplikowana. Warto ją chociaż raz przeczytać, tak żeby się zapoznać z instrukcją. No i sama suwniarka. Tak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, za tą kasę nie ma co oczekiwać cudów, tutaj nie będzie. Nie wiadomo jak i wielka jakość. Głównie chodzi o ten plastik, no bo suwniarka jest metalowa i tu jest wszystko tak jak powinno być. No ale ten plastikowy ekranik przy jakimś większym upadku może już coś tutaj się zadzieć. Baterie są w tym miejscu. Przycisk on, off. I wyzerowanie. Włączmy sobie zatem i już widzimy, że mamy jakiś dziwny wynik 0,05 mm, a suwniarka jest dołączona do samego początku. Żebyście lepiej widzieli, zróbmy tak. Co w tym przypadku? No musimy wyzerować. Teraz już mamy 0,0 i jak sobie odjedziemy, troszeczkę, no to widzicie, że zmienia nam się już wynik pomiaru. Dla mnie jest to świetna rzecz. Dla każdego, kto korzystał z tradycyjnych suwniarek, no to wie, jak mniej więcej się to odczytywało, bo trzeba było dojechać tutaj, załóżmy 20 mm i na górnej podziałce można było odczytać miejsca po przycinku. Było to dosyć skomplikowane dla tych osób, które nie umiały się za bardzo posługiwać suwniarką. No a tutaj od razu dostajemy gotowy wynik 20,64 mm. Bardzo, bardzo dokładny wynik pomiaru. Sprawdźmy sobie zatem jeszcze, czy jak dojdziemy teraz do zera. Tak, jest już ładnie wyzerowane. Tu jest taki fajny przyrząd, który pozwala bardzo precyzyjnie przesuwać się, bo może być tak, że chcielibyśmy nie pomierzyć, ale wyznaczyć daną odległość, czyli ustawić na przykład na 13,55 mm tą suwniarkę i tu mamy, to jest ta odległość od tego punktu do tego i gdzieś ją przyłożyć, na przykład w tym miejscu. To teraz dzięki temu pokrętełku możemy to bardzo precyzyjnie ustawić i jeszcze tutaj dokręcić sobie
w tym miejscu. Jego widzicie już ten 1/100, to są tak bardzo małe różnice, że no, ciężko by było to tak naprawdę ręcznie zmierzyć. Dobra, tutaj też jest głębokościomierz i on w tej chwili ma właśnie 13,55 mm. W ten sposób możemy o tą głębokość wyznaczyć. Powiem Wam, że sam jestem zaskoczony tym przyrządem. Spodziewałem się, że za tą cenę to dostanę coś naprawdę kiepskiego, a tutaj miłe zaskoczenie. Dodatkowo no, na samym początku czuć jeszcze, że jest tutaj ten olej chyba z konserwacji urządzenia, ale to po jakimś czasie oczywiście minie. Dobra, zmierzmy sobie coś, powiedzmy to, ile to będzie miało milimetrów. Dojeżdżamy tak, 90,23, czyli w zamyśle pewnie miało być 90. To są naprawdę malutkie te różnice. Przed każdym pomiarem, jeśli chcemy być mega dokładni, możemy sobie sprawdzić, czy mamy to 0. Jak widzicie, tu już jest jakiś minimalny błąd, ale odjeżdżamy. Tyk. I mamy tutaj 26,19 mm. Co możemy tym mierzyć? Możemy tym mierzyć te wymiary właśnie jak szerokość, wysokość, tutaj średnicę wewnętrzną. Tą przystawką elegancko się pomierzy głębokości, no to tym tutaj pyk. Także idzie wszystko dość dobrze i szybko wymierzyć. Jest jeszcze jeden przycisk niebieski, który zamienia nam o, w ten sposób na calę, na inną jednostkę metryczną. My jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do milimetrów. No, ale tutaj zawsze możemy sobie to przeliczyć. Czasami jest to przydatne. Zdarza się, że mamy w niektórych instrukcjach albo przyrządach podane jeszcze jednostki w inczach. No i wtedy można sobie na szybko z taki tutaj tego przelicznika skorzystać. Chodzi ta submiarka dosyć płynnie. Tu jest na końcu blokada, także nie ma strachu, żeby nam wypadła. Jest 152 mm, czyli nawet te 2 mm dłużej niż powinno być. I jak na potrzeby takiego domowego mini warsztatu, no to jest to jak najbardziej akceptowalna submiareczka. Nie wiem, czy znajdziecie coś tańszego. Mi przynajmniej się nie udało kupić. Warto rozejrzeć się za promocjami, bo często i gęsto ta sumierka występuje w promocjach. Przechowywać zalecam w tej dołączonej walizeczce. Warto zawsze wyłączyć, żeby nam się bateryjki też nie rozładowały za szybko, bo nie ma niestety takiego wyłącznika czasowego ta sumierka po bezczynności. Także o tym należy pamiętać i właściwie to tyle. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, to daję 10 na 10. Chyba nic lepszego nie da się znaleźć. Jeśli nie miałbym brać pod uwagę ceny, no to wiadomo, bo zawsze może być lepiej. Mogą być jeszcze lepsze materiały, mogą być jeszcze lepsze spasowania. No i sama ta kultura pracy. Ale no, umówmy się, ile razy korzystamy z suwniarki. Są to naprawdę pojedyncze przypadki w takim domowym warsztacie. Bardzo rzadko się z tego korzysta, ale już trzeba skorzystać. To fajnie jest mieć pod ręką takie oto urządzonko. No i moim zdaniem ono się super sprawdzi. Słuchajcie, na dzisiaj byłoby tyle. Ja zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę. Dajcie ciekawy komentarz, napiszcie, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów o takich tanich, prostych, domowych narzędziach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.